Nadszedł ten moment, byście podsumowali swoje życie, swoje doświadczenia, umiejętności, zdolności i zaczęli przekazywać je innym. Wiele ich się nazbierało, niech inni skorzystają z tego. Zacznijcie tworzyć blogi, podcasty, pisać książki. Jest odpowiedni na to czas. Jakaś sprawa Wam ucieka. Coś, czym powinniście się zająć, ale tego nie robicie. I kończy się czas, co pokazuje kolejna karta. Klapsydra jest pusta, odmierzanie czasu się zakończyło. Ostatnie chwile zostały, byście zrealizowali tą sprawę. Wy wiecie, o co chodzi. Popatrzcie na tą walizkę. To jest ta sprawa. Wymaga jakiejś podróży, by coś załatwić, coś zrobić. I nie ma na to czasu. Gdy to zrobicie, będzie to dla Was bardzo pozytywny czas. To jest pole Akaszy, płyniecie razem z nurtem rzeczywistości. To oznacza, że Wasza rzeczywistość będzie pozytywnie materializować się wokół. To są jakieś szkolenia, jakaś nowa wiedza, jakieś nowe zdolności, umiejętności, tylko Wy się ich obawiacie. Karta odwrócona wskazuje na pewne blokady w Waszych umysłach. Po prostu boicie się, że sobie nie poradzicie z tym. Dlatego czekacie do ostatniej chwili z podjęciem decyzji. Ale jesteście wspierani. I to nie duchowo, a materialnie, tutaj fizycznie. Archanioł Rafał przynosi Wam miłość, rodzinną miłość, piękne emocje, uzdrowienie. Macie wspaniałe wsparcie w Waszych rodzinach. Popatrzcie. Odwrócone gniazdko, rodzinne gniazdko, które jest za ciasne. Karta wskazuje na Waszą podróż i załatwienie jakiejś sprawy. Jeśli chodzi o Wasze rodziny, tutaj jest miłość i szczęście. Czyżbyście mieli załatwić większe mieszkanie, bo w tym Wam za ciasno? Albo pojechać na rozmowę o pracę, lepiej płatną, byście mogli pozwolić sobie na większe gniazdko? Wielu lęków i problemów moglibyście uniknąć, gdybyście słuchali głosu Waszego serca, Waszej duszy. Ona odwrócona. Wy jej nie słuchacie, całkowicie ją w Waszych życiowych procesach pomijacie.